Wydział Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, podobnie jak sama uczelnia, w przyszłym roku będzie świętował 200-lecie istnienia. Z tej okazji zorganizowano jubileuszowy zjazd absolwentów, który przyciągnął ponad 500 osób. Zdecydowałem się przyjechać, bo dawno nie byłem na swojej macierzystej uczelni i wiem, że planowali i przyjechali, dopisali moi koledzy z roku, których nie widziałem kilkanaście lat, nawet niektórych kilkadziesiąt już, bo ponad 30 lat temu skończyłem Wydział Rolniczy. Zdecydowałem się dzisiaj przyjechać, ponieważ chciałem spotkać swoich znajomych, zobaczyć jak ta uczelnia się rozwija i zobaczyć, co dalej dzieje się w rolnictwie i kształceniu młodzieży. Spotkanie, któremu patronowała Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA oraz multiportal agropolska.pl, miało wyjątkową oprawę konferencji, podczas której głos zabierały nie tylko władze SGGW, ale przede wszystkim sami absolwenci. Wydaje mi się, że tego typu spotkania mają wiele znaczeń. Pierwsze znaczenie, bardzo ważne, jest podtrzymanie więzi koleżeń, które nas łączyły w czasie studiów. Druga przyczyna i druga możliwość to jest samopomoc koleżeńska. Różne osoby są w różnych sytuacjach, możemy sobie wzajemnie pomóc. Trzeci element, podtrzymanie więzi z uczelnią. Wracamy zawsze z sentymentem do tych murów. Stajemy się wtedy o te 15 czy 10 lat młodsi. Jak absolwenci z perspektywy lat wspominają naukę w SGGW? Ten wydział otworzył drzwi w mojej głowie. Otworzył mi, nauczył współpracy z kolegami, z ludźmi. Nauczył tego, że trzeba się uczyć cały czas, bo bez tego to się człowiek cofa. Trochę poszedłem w inną stronę, ale sentyment do rolnictwa i to, że mieszkam na wsi, pozostał. Jestem bardzo zadowolona ze spotkania. Uczestniczę w wykładach. Bardzo się cieszę, że przyjechałam do stolicy i mogłabym właściwie tutaj przebywać zawsze. Te wspomnienia są szczególnie miłe, bo spotykam ludzi, z którymi uczyłam się 5 lat. Warto podkreślić, że obecni w Auli Kryształowej najstarsi absolwenci zdobyli dyplomy na początku lat 50. ubiegłego wieku. Zjazdy odbywały się wielokrotnie, ale zawsze te zjazdy dotyczyły poszczególnych roczników. Teraz, jak widzieliśmy, było blisko 600-700 osób na sali i myślę, że byli reprezentanci, praktycznie rzecz biorąc, wszystkich roczników. Najstarsi mieli po 80, nawet więcej lat, najmłodsi, wiadomo, studenci jeszcze aktualni, czy też absolwenci sprzed roku, czy sprzed dwóch. Teraz młodzież jest zupełnie inna. W wielu przypadkach jest to młodzież świata, możliwości wyjazdów, tylko żeby chcieli z tego korzystać. I obecnie studenci mają problem z jednym elementem. Oni nie rozumieją tego, że studia automatycznie nic nie dają. Stanowią tylko pewnego rodzaju inwestycje w dorosłe życie. I jak wykorzysta te studia na nawiązanie kontaktów, naukę języka, wyjazdy zagraniczne, to taki będzie miał efekt w życiu. Symbolicznym zakończeniem zjazdu był uroczysty bal jubileuszowy, na którym bawiło się ponad 200 osób.